Siemaneczko, z tej strony Ogram To, a dzisiaj kolejny produkt i jest tym razem Mimikyu. Ładny boksik. Zapraszam. Mimikyu EX Box jest pierwszym produktem z ery Scarlet and Violet, który posiadał kartę EX. Mroczna wersja Pikachu przyprawia mnie o dreszcze. Czy dropy w boksie też tak zadziałają? A więc jak widzicie, jest tym razem boksik z Mimikyu EX. Jest to chyba pierwsza karta EX, taka oficjalna ze Scarlet and Violet. Jest tutaj też duża karta, no i graveyard. Otwórzmy tego potworka. Potworek kartonowego pudełka już nie ma na sobie, za to został tylko plastik. W ogóle napiszcie mi, jak wam się podobają takie openingi z tych boksów. Ciekawe to jest, czy w ogóle warto kupować takie boksy, no nie? To jest ważna opinia dla mnie. Tutaj recenzja akurat Mimikyu i Xboxa, jeżeli chodzi o karty. To nie widzę kodu. Gdzie jest kod? Ej, nie ma kodu, to chyba pierwszy box, który nie ma kodu w ogóle przy kartach, no nie? Tak się prezentuje Mimikyu i X. Te gwiazdki są przepiękne po prostu na tych kartach, no nie? Strasznie mi się podobają. Dobra, odłożymy sobie go. Druga karta, jaka promocyjna tutaj jest, to jest właśnie Graveyard. Ale on się niczym nie różni totalnie od tego graveyarda, który jest w dodatku Scarlet and Violet w boosterach zwykłych, no nie? Plastik na bok. Duża karta. Promocyjna Mimikyu EX. No też jest bardzo ładna. Te gwiazdki no robią ogromne wrażenie. Te gwiazdki, no nie? Mimikyu EX, duża karta. Też sobie tutaj odłożymy. I mamy cztery boosterki. O! O Kodziku mowa, no nie? Kodzik na samym końcu, pod boosterkami. Mimikyu EX. Proszę bardzo. I cztery boosterki. Silver Tempest, Brilliant Stars, Silver Tempest i Fusion Strike. Zaczniemy sobie otwierać od najnowszego do najstarszego dodatku. Oczywiście boksa z Mimikyu, jak i również inne boksy kupicie na pokelof.pl. Tu znajdziecie wszystkie bardzo ciekawe rzeczy, które są aktualne i te mniej aktualne. Zapraszam do zakupu. Jak pewnie zauważyliście też, mam nową matę od pewnego ziomka, od Shanero. No, powiem wam, że mata robi wrażenie. Reggie Eleki, super. Jest to mata z Regionalsów właśnie. No, ładna jest po prostu. Dlatego zmiana wystroju. Mimikyu tutaj idzie. Jest duża karta, jest mała karta, jest też graveyard. No i te cztery boosterki. Otwieramy sobie. Silver Tempest idzie na pierwszy rzut. No, tutaj są ciekawe karty. Bardzo ciekawe, ładne arty przede wszystkim. Oczywiście, no, Lugia w Alternate jest najbardziej pożądaną kartą tutaj przeze mnie. Czarny kot na sam start. Może coś będzie fajnego? Chciałbym bardzo. Cztery karty do przodu, jak to za starych, dobrych czasów. No i patrzymy. Stalowa energia. Donphan. Dragonair. Torakat. Espur. Smirgle. Litten, przestraszony kotek. Petlil. Chinchou. Jako Reverse Holo Fion, tak się chyba nazywa, i Vulpix V. Kurczę, pierwszy booster z tego boksa i mamy od razu fałkę Vulpixa. I to tego ładnego Vulpixa, no nie? Tą karteczkę położymy sobie w tym miejscu, niech sobie leży. Drugi boosterek z Regidrago. Mój deck, fajnie mi się grało tym deckiem ogólnie, no nie? Ale zmieniłem teraz na Godrę. Czy żałuję? Nie, nie żałuję. Godrom się ciekawie gra, tylko że muszę się rozegrać. Ostatnio właśnie byłem na trzeciej edycji Regionalsów, co ja gadam? Trzeciej edycji Animatsuri. Chodziło o Animatsuri od samego początku. Tutaj widzimy biały kodzik. No niestety tam się nie popisałem zbytnio. Muszę się rozegrać po prostu tym deckiem i zacząć grać częściej fizyczną wersję, no nie? Karcianki. Tutaj mamy zieloną energię. Candice, Glale. Niezidentyfikowana Skamelina, no. Fletchling, Ferocid, Smirgle, Espur, Dratini, Glail jako Reverse Holo i znowu Fion jako karta zwykła, zwykły rare po prostu, no nie? Dobra, lecimy z trzecim boosterkiem już tego boxa, czyli Brilliant Stars. Dodatek przez wielu ludzi naprawdę bardzo lubiany, bardzo pożądany i w ogóle.
mnie nie obdarował ani jednym ciekawym dropem. Wszystkie karty, które mam ciekawe z Brilliant Stars, musiałem sobie kupić albo wymienić po prostu karty, które posiadałem, no nie? Dobra, otwieramy tego monstera małego. Widzę, że psychiczny Chinchou jest tutaj na starcie. Czarny kodzik. Lubię takie rzeczy. Przekładamy cztery karty. O, Vistar Marker jest na samym starcie. Dawno nie widziałem tych Vistarów. Powiem wam, że w sumie brakuje takich zamienników energii. Coś by innego dali, jakieś arty przygotował albo coś w tym stylu, no nie? Co o tym myślicie? Ultra Ball, Vibrava, Tropius, Chimecho, Chimchar, Mincino, Baltoy, Snorlancik, Reverse Holo, Grotl i Boss Order jest holograficzną kartą. Grywalna karta, ale tych Boss Orderów mam po prostu na 10 decków, no nie? No i Fusion Strike, ostatni boosterek z tego setu, z tego boxa Mimikyu. No może Fusion Strike się popisze w końcu z jakimś dropikiem fajnym. Chciałbym w sumie jeszcze jednego drapiona, albo ewentualnie Genesectów, no nie? Dropnąć. Jak dropnę Genesecta, to znaczy, że będę musiał kupić Mewdek, no nie? Tutaj sobie nie będę spoilerował. O, samo zaspoilerowało. Dobra, macie kodzik. Fusion Strike'u. Cztery karty do przodu. No i mamy elektryczną energię. Ninetales, Power Tablet, grywalny itemek, Beware, Growlithe, Phalanxy, Morpeko. O, jaki fajny, ja nie widziałem tego Morpeko, śmieszny. Taki sympatyczny. Smeargle, Shinx, też jaki ładniutki. Diggersby, Diggersby jest kartą Reverse Holo i kartą rzadką jest Vikavolt. Zwykła karta. No dobra, z tego całego boksa no nie mieliśmy zbytnio czym szastać. Jedyny dropik Vulpix V. Oczywiście mamy też Mimikyu EX-a, który trafia do mojej kolekcji. Jeżeli podobał wam się odcinek, zapraszam do pozostawienia łapki w górę, zostawienia subskrypcji, no i przede wszystkim dzwoneczka, żeby was więcej materiałów nie ominęło. Dzięki bardzo, że byliście, oglądaliście. Trzymajcie się, cześć!